Na szczęście dostęp mamy bardzo sympatyczny. Będziemy musieli się gimnastykować, żeby wykręcić świecę. Ręką odjął. Poczekam, aż się silnik rozgrzeje i przystąpimy do jazdy próbnej. Mówisz, że uruchomiony? No, diagnoza była trafna. Tutaj Piotrka, złota rączka, dotyk zaczarowanego ołówka i okazuje się, że samochód pali, jeździ i jest wszystko okej. I mam jeszcze jedną małą niespodziankę odnośnie auta. Lubię niespodzianki. Jest okej, olej sprawdzałeś? Tak. Sprawdź sobie niespodziankę. Dolaryczka. Ajajaj. Właśnie czegoś mi brakowało. Janiołek. Ekstasy. No, piękna rzecz. Chłopaki zdjęli na czas transportu. Tak. Nie no, bez tego jazda byłaby bez sensu. Nie no, chłopie, możemy jechać. Jakąś jazdę próbną, co zawsze robimy, tak w koło komina, żeby tylko sprawdzić, czy skrzynia dobrze zmienia silnik, czy nie ma jakichś problemów i co z zawieszeniem. Ajajaj, już się zaczyna jazda. Pięknie, co? Przepnijmy szyby może, bo nas zawieje. No, komfort jest niesamowity. No, wuja, pięknie. Niby lata 80. to mnie tak jakoś tam mocno nie ujmują. No ja też nie jestem fanem tych lat, no, ale amerykańskiej motoryzacji. Ale widzisz, wyposażone jest przekozacko. Zapalniczkę nawet passenger ma. Samochód bez żadnego wkładu. Wsiadasz i jedziesz. No zobacz, jak to płynie. Kurczę. A tym bardziej też i pod pedałem czuć, że można sobie pozwolić na wiele rzeczy. Powiem ci, że wiesz co, zainteresowany jest tym autem. Trochę ludzi dzwoni. Ale stan jest taki fajny, że chyba zostawimy je na... Na targi? Zostawimy je na targi, no. Takie fajne rodzynki warto pokazać szerzej troszkę.